Blisko 100 osób przyszło na spotkanie poświęcone budowie instalacji do produkcji asfaltu. Taka miałaby powstać właśnie w tym miejscu, po dawnej rafinerii przy ulicy Fabrycznej w Sowlinach. Chcielibyśmy Państwa zapoznać z tym materiałem, usłyszeć od Państwa też wszystkie uwagi, zaprotokołować te uwagi. Spotkanie, które odbyło się w środę w Szkole Podstawowej nr 2 w Limanowej, miało charakter publicznej rozprawy administracyjnej. Mieszkańcy zgłaszali swoje uwagi co do inwestycji, która ma właśnie powstać w tym miejscu. Proszę sobie to wziąć pod uwagę, że w środku miasta, praktycznie w środku osiedla, to się robi na uboczach, nie w centrum miasta. W dobie likwidowania kopciuchów wy chcecie postawić otaczalnię w środku miasta? Niech mi Pan odpowie. Bo ja tego nie rozumiem. Czy Pan by sobie postawił w ogródku otaczalnię u sąsiada otaczalnię? Niech Pan odpowie na to pytanie. Bardzo bym prosił. Byłoby szaleństwem, powtarzam, nieodpowiedzialnych ludzi i nieodpowiedzialnych organów państwowych, gdyby ta inwestycja nas ruszyła dalej w kierunku wytwórni własności witniczej. Dziękuję bardzo. To jest zespół szkół 1600 duszy. Szkoła podstawowa tutaj, w sumie 2000, jeżeli dodamy, to jest 2000 uczniów. Dom pomocy społecznej, dom starców, mieszkania fabryczna Witosa, Piłsudskiego, plus wszystkie naokoło osiedla domków, które się budowały i budują. Mamy 3 przedszkola, żłobek, gdzie właśnie mamy dzieci. Dzieci ze żłobka są wywożone. Tutaj jest specjalnie wzdłuż rzeki zrobiona ścieżka, gdzie mamy oddychać świeżym powietrzem. Jakim powietrzem? I te dzieci mają wychodzić w ten rejon tutaj na spacery z przedszkola. Mamy drugą taką instalację wyżej, tak? Czyli generalnie teraz tak z góry i z boku będziemy mieli dwie. Czy ktoś sobie wyobraża, co będzie na środku? Bo ja przy okazji powiem, że no, na Kwiatowej i Zadzielu jestem często, jak mnie tam zaproszą, bo jestem radny z tego akurat miejsca i okręgu. I są mieszkańcy, którzy twierdzą, że tam nie tak, że czasem śmierdzi, tylko po prostu jak się produkuje, to śmierdzi. Tak? Zadawali też pytania, nie szczędząc przy tym gorzkich słów pod adresem inwestora, który na spotkaniu się nie pojawił, a reprezentowali go jego pełnomocnicy. Ja tutaj pamiętam pierwsze zebranie w sprawie suszarni w Piasku, w której akurat inwestor zapewnił, że chodzi tylko o suszarnię w Piasku, że nigdy nie miał na myśli otaczalni, że to nigdy nie było jego celem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Przypominam sobie później drugie spotkanie, kiedy została już w sposób nielegalny ta instalacja tam zamontowana, korzystał z niej i tym samym udowodnił Pan, ile jest jego słowo warte. Jedno wielkie kiedy. Otaczanie, tak? Sprzęt nowoczesny z certyfikatami, jeszcze pewnie unijnymi. Świetnie. To jest stary sprzęt, to jest złom. To był kupiony sprzęt ze złomu. Mało kto o tym mówi. Tego się w żaden sposób nie da doprowadzić do dzisiejszego normy. Ta otaczalnia, która jest za Przylaskach, to jest sprzęt, nie wiem z którego roku, ale x lat nowszy. I w pełni wykorzystuje, on produkuje tylko na 70% swojej możliwości. Także nie jest ona potrzebna w żadnym, nie ma takiej opcji, żeby w ogóle było potrzebne to. Jeżeli wy Państwo widzicie tutaj, że tyle ludzi nie zgadza się z tym, to przecież powinniście sami zrozumieć, że nie ma co z tymi ludźmi walczyć. Ja mam pytanie takie do Pana eksperta. W Krakowie byłem, chciałem zapalić papierosa w szpitalu na Jana Pawła i podchodzi Pan i mówi, Panie, na terenie całego zakładu nie wolno palić papierosa. Dlaczego? No bo nie wolno. Mieszkam zaraz po Okwapu. Koło Kwapu, proszę Pana, przy decyzji, która potem się budowała Chemiter, wydano taką decyzję, że to, co się będzie niby śmierdziało, to się rozejdzie w granicach działu. To jest tak, jak po łódku się mówiło, rozejdzie się jak smut bogacia. Mój wnuk, jak zrobił kupę, to tak lubił jeszcze, bo poza to się rozeszło. Jak można w ten sposób powiedzieć, jeżeli tam ma być ta otaczalnia?
prosiłbym pana, żebyście także przyszli i powąchali tu. Żebyście zrozumieli, że to nie zmieści się w granicach działki. Ja zapalę papierosa i pan rozkaże być na bok. Czy pan poczuje ten smród, czy tylko taki sami? I tu jest jedna sprawa, panie ministrze. Trzeba było trochę wprowadzić wcześniej już, żeby takie inwestycje na terenie miasta nie było. Teraz jest szansa na tym etapie, żeby miasto zrobiło zmianę w zapisie planu zagospodarowania przestrzennego i dla całej tej strefy ekonomicznej, nie dla działu tylko pana Tomaszka, wpisało takie ograniczenie, że nie mogą powstać inwestycje w znaczący sposób, czy potencjalnie oddziałujące na środowisko. Dlaczego na przykład ten zapis mogła wprowadzić Łukowica i na pewno nie naraziła się na żadne kwestie związane z odszkodowaniami? I czy my tego nie możemy zrobić na tym etapie? Co to za różnica, czy on będzie jakimś opałem, czy gazem będzie to robił, jak smród dalej jest i tak będzie śmierdzić, czy to będzie gazem, czy nie gazem? No jak to mamy dalej żyć? A jeszcze mam takie pytanie, jak on ma zamiar po prostu, ile ma zamiar produkować tego, na jaką skalę? Zawsze się znajdzie wśród całego stada parę czarnych owiec, które wydadzą taką ekspertyzę, jak inwestor chce. Ja tu niczego nie sugeruję, ale po prostu jeżeli ja będę szukał, ty mi dasz dobrą opinię, ty nie, no to w końcu trochę tak, to ja uważam inaczej. Widzimy to w polityce, że są tacy eksperci, zależy kogo się posłucha. Czwarta godzina rano to się już nie śpi. U nas na Fabrycznej w bloku 1, dlatego że jest tyle samochodów wyjeżdża, a później jeżdżą te gruchy straszne takie, że się blok trzęsie. Proszę Państwa, a dziury na ulicach, proszę sprawdzić, jakie są dziury. W spotkaniu tym udział wzięli również przedstawiciele kolei, ochrony środowiska Starostwa Powiatowego w Limanowej i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Limanowej. Opinie, które te instytucje wydały w sprawie budowy otaczarni, były dla inwestora pozytywne. W przypadku stanowiska PKP chodziło o usadowienie tej inwestycji, która nie koliduje z przebiegiem mającej powstać w przyszłości linii kolejowej. Że wszelkie normy zostały uchowane, więc nie było podstaw do zajęcia innego stanowiska. Z kolei powiatowy inspektor sanitarny nie miał uwag co do szkodliwości tej inwestycji dla otoczenia, bo przedstawiona przez inwestora ekspertyza nie budziła żadnych wątpliwości. Niestety z ust przedstawicieli inwestora mieszkańcy nie usłyszeli odpowiedzi na swoje pytania. Zachęcali oni mieszkańców do zapoznania się z raportem oddziaływania na środowisko tej inwestycji i zgłaszania co do jego treści merytorycznych uwag. Na pewno wszystkie uwagi, które Państwo skierujecie do projektu, który leży, i który macie Państwo przygotowane. Słyszę tu głosy krytyczne pod adresem sanepidu. No proszę Państwa, sanepid ma te same dokumenty, które macie Państwo do przeczytania. Kolej, która w bardzo wiele współpracujemy, będzie stawiać w tym samym terenie nową, ogromną linię kolejową, która będzie prowadziła przez Wasz teren, przez Waszą okolicę. Jeżeli inwestycja dojdzie do skutku, zakład zostanie uruchomiony. Przed uruchomieniem zakładu inwestor musi uzyskać pozwolenie, między innymi pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, które będzie wydane przez starostwo powiatowe. I w starostwie i w pozwoleniu na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza będzie określony konieczny monitoring, który będzie prowadzony, czyli będzie określone, jakie pomiary i jak często mają być wykonywane. Natomiast po uruchomieniu instalacji na pewno w tym pozwoleniu inwestor zostanie zobligowany do wykonania pomiarów emisji. Ostateczną decyzję w tej sprawie ma podjąć burmistrz Limanowej. Jednak nie wiadomo, czy ostatnie słowo w tej sprawie właśnie będzie należało do niego, bowiem przez skomunalizowanie działki, która sąsiaduje z terenem nabytym przez przedsiębiorcę z Łukowicy, limanowski magistrat stał się również stroną w tej sprawie. Uzyskaliśmy decyzję komunalizacyjną działki, która sąsiaduje z działką pana Tomaszka i no, w związku z tym miasto stało się stroną postępowania. Dlatego też na dzień dzisiejszy zrodziła się wątpliwość, czy będąc równocześnie organem prowadzącym to postępowanie i
stając się stroną tego postępowania, czy tutaj nie spotkamy się jak gdyby z kwestionowaniem tego postępowania. Mieszkańcy Sowlin broni nie składają i zapowiadają protest. Nie wiem, czy to nasze spotkanie ma jakieś możliwości decyzyjne, to chciałbym usłyszeć, czy od przedstawicieli burmistrza, czy urzędu, czy to jest tylko po to, żeby wypełnić jakąś rubrykę, że były konsultacje społeczne. Bo jeżeli my nie mamy tu na tym etapie żadnego wpływu na to, co się wydarzy, no to trzeba będzie się mieć do jakichś, powiedzmy, takich sposobów, jak ustawie. Rozprawa, rozprawa. Tu jeden pan powiedział, tam skiewa. Wyprowadzimy ludzi, będziecie widzieć, co się będzie działo. I to ma szkoda tych pieniędzy na was, bo i tak tego nie wygracie. Dziękuję.